Firma Lele nie istnieje, ale spokojnie, Lele ma brata. WTF, WTF, WTF! Siemano, klockowe świry, witam was w kolejnym odcineczku na moim kanale. Cóż, to chyba nie jest pierwszy raz, kiedy ja testuję Lele Brother. Już się gdzieś kiedyś chyba pojawiło, ale z racji, że dostałem to opakowanie od któregoś z was w prezencie na urodziny mojego kanału, zostawcie koniecznie tutaj w opisie informację od kogo, bo wybaczcie, już nie pamiętam, te urodziny były dość dawno, sami przyznacie, właśnie mamy bliżej do nowych urodzin. No to wiecie, moi drodzy, dwie formy tutaj mamy, chociaż zakładam, że do tej drugiej formy nie mamy w ogóle instrukcji. Mam nadzieję, że mamy do pierwszej formy, wiecie, różnie to bywa. Oczywistym jest, że jak kupicie sobie 8 modeli, w ogóle super, wydacie na to 80 zł, to złożycie sobie takiego Daimosa, którego kopię prąd, bo chyba chcę sam siebie umrzeć, nie wiem, moi drodzy. Tutaj jakiś kameleonik, jeszcze numer katalogowy, że niby na poważnie tutaj wszystko mamy. Macie te modele zaprezentowane, które co prawda zakleił troszkę pan sobie dystrybutor naklejką. Rozpoczęcie handlowe bardzo. O Jezu, jaka nazwa dziwna firmy. Dobra. Moi drodzy, Battlefield, co tutaj mamy? Jeszcze trzy, czy to jest jeszcze trzy? Nie, to nie jest trzeci model, a to jest, że ogólnie jest, moi drodzy, od Adama, dobra, od Adama to dostałem. Adam, jesteś super gość, że w ogóle tak się oznaczyłeś. Kurde, wszyscy tak grubsi, jak im wysyłacie prezenty. Serio, my zupełnie mówię teraz serio. Bo jakby, no, kurczę, gubię się w tym. Ale teraz zobaczymy, czy się nie zgubię. Czy mój rozum się nie zgubi miłością do tego setu? Nie no, wątpię, ale sprawdźmy, nie? Rozcinamy sobie, moi drodzy, tradycyjnie opakowanko i jest instrukcja, czyli... Oj, ej, kurde, i to nawet nie zła. I to, kurde, Lele Brother, brat Lelego, dostaje przeprosiny ode mnie na starcie, bo mamy prezentację obydwóch modeli na instrukcji, a instrukcja jest prosta. Co jest? Co jest? Nie tak się Chińczyki umawialiśmy. To miało być słabe dzisiaj po raz kolejny. Instrukcja złożenia dużego, podobnie jak w Lego Slicerach chociażby, tu się nazywa combo, znaczy w sensie tu się nazywa combo, ale podobnie jak w Lego Slicerach, jest po prostu, jak to zrobić, chociaż nie jest to skomplikowana, po prostu cały pojazd dodajemy, kurde, widzicie, tu w ten sposób jakby, nie? Okej, no harm done, nie mam żadnego tutaj bólu. Oto, moi drodzy, no i mamy ten czołg. Instrukcja w miarę wygląda dobrze, z kolorami nie powinienem mieć problemów, co oczywiście w Chińczykach nie jest takie proste. Nie każdy Chińczyk jest blockiem, pamiętajcie, nie każdy Chińczyk jest Kobi, nie każdy Chińczyk jest dobrą firmą, ale kurde, póki co Lele zaskakuje mnie od samego początku. Brat Lelego, kurde, tutaj wygląda, jakby patrzył na brata Lele i się na nim wzorował, bo przecież zapominajmy, że same klocki Lele też u mnie na kanale się pojawiły i były dobre po prostu, tak? I szkoda mi, że dawna firma znikła, odcinając się oczywiście od jej podróbkowości i podejścia, po prostu była w miarę, no, spoko firmą, jeżeli chodzi o jakość, moi drodzy. A jakość, ja to teraz złożę i zaraz wam opowiem, z czym to się je, chociaż oczywistym jest, że jeść tego nie będziemy. Speed beat! No i, moi drodzy, gotowy konstrukt mam już zbudowany i kurczę, no głupio przyznać, ale podeszliśmy do tej recenzji jak do beki, że będzie śmiesznie po raz kolejny, a nie jest, moi drodzy, instrukcja była bardzo czytelna, czego nie widziałem w ogóle wcześniej. Spójrzcie, co tu mamy. Tutaj mamy nawet pokazane, bo tu wcześniej robiliśmy sobie trzy panele, a później mam opisane, który jest dokładnie który, by się nie pomylić. No wow, co za przejrzystość. Minimalna, to naprawdę minimalny problem przy budowaniu. Miałem jedynie przy wsadzaniu opon, przy czym, wiecie, to jest taki naprawdę, że już się doszukuje. Budowało się to po prostu przyjemnie. Ani przez sekundę nie zabolał mnie palec, nie było ciężko klocków wcisnąć, wchodziło to przyjemnie, wchodziło łatwo. Jedyne, co łatwo
nie chodzi to do końca tutaj ten element obrotowy, w sensie chodzi trochę ciężej niż w Lego, mocno ciężej niż w Lego, ale jak widzicie bez problemu jednak chodzi. A i może to i lepiej, że jak telepiemy, kurczę, jak tak patrzę, to nawet to i lepiej, że jak tak telepiemy, to nam nie ma szansy się ruszyć, tylko musimy włożyć tutaj, kurczę, siły. No i ja cię, naprawdę, po raz kolejny podeszłam do tej recenzji, jak do recenzji do Chińczyka klasycznego, z którego się pośmiejemy, a tu nie. Jak Lele był dobry, tak i Lele Brother jest, kurde, dobry. Innym pytaniem jest, czy w dzisiejszym świecie ktoś jeszcze potrzebuje tego typu konstrukcji. Oczywiście, są fanatycy mikroskali, są fanatycy robienia jakichś, wiecie, makiet bitewnych, właśnie tak, no bo w dużej skali to by nas kosztowało krocie dosłownie, a tutaj naprawdę można zrobić coś tańszym kosztem i być może są takie osoby i naprawdę myślę, że takim osobom śmiało Lele Brother mogę, kurczę, polecić całą tą serię do właśnie takich makiet. Naprawdę to jest dobre. Kółka kręcą się bez problemu. Jeszcze jedyne, co mogę zwrócić uwagę tutaj, no to faktycznie tutaj te elementy, które trochę takim zatwardziałym fanatykom militariów mogą przeszkadzać, bo pojazdy czegoś takiego nie mają. Oczywistym to jest, to ma być właśnie pod tą nogę do tego dużego, wielkiego Daimosa, który jednak nie chce umrzeć, który po prostu, wiecie, do tego prądu po prostu kipi, bo jest zdumny z siebie. Naprawdę te klocki, kurcze, nie są złe. I no, kurcze... I no, muszę kupić zdecydowanie jakiś większy zestaw, najlepiej z figurkami, teraz Lele Brother, bo mamy pierwszego kandydata do top 7 najlepszych zaskoczeń klockowych 2021 roku. No bo, ej, naprawdę, jest super. I tak mówię, nawet ta opcja jest całkiem niezła. No nie wierzę, moi drodzy, że tak ten odcinek się kończy. Naciąga trochę dobrych klocków, więc mówię, trzeba trochę wcześniej pójść do jakiegoś dziadostwa, a tu nie jest dziadostwo, jest nawet... dobrze, a nawet, tak jak już mówiłem, bardzo dobrze. Lele Brother, bracie drogi mój ty, ja cię przepraszam najmocniej i Battlefieldzie, że tak cię wcześniej, mówię, wziąłem, obraziłem, ale no 8, 6, 17 na pewno jest ok. Myślę więc, że i pozostałe też będą spoko. Myślę, że nie było większego problemu teraz to rozłożyć, no bo jakby składa się to łatwo, pewnie rozkłada też, ale raczej już tego nie będę robił, ale kto wie, czy jeszcze się kimś nie przyjrzę, chociaż to faktycznie widzę, że widz bardzo dobrze mi dobrał, tylko jeszcze ten hamerek by mi się ewentualnie podobał. Poza tym reszta całkiem średnio, więc bardzo dobry dobór, Adamie, tutaj swojej strony. Dla mnie, kurczę, wygląda to naprawdę wow, jeżeli chodzi o jakość i wszystko. Pytanie, ile jeszcze to kosztowało. Jeżeli faktycznie, powiedzmy, te 8 zł, to jest naprawdę spoko. Można się spokojnie Lele Brotherami bawić i nie bać, że wam palce odpadną z bólu. Instrukcja przejrzysta, wszystko po prostu gites, majonez, chciałoby się rzec. Chciałoby się też rzec, że zostańcie tutaj na dłużej ze mną, moi drodzy, bo niejednokrotnie pewnie sam się jeszcze na tym kanale zaskoczę i mam nadzieję, zaskoczę też was, oczywiście moimi filmikami, więc proszę was bardzo, zostańcie tutaj, zostawcie subskrypcję, nadróbcie inne firmy, no wojenne, no bo taki mamy tematykę, więc jakby wojenne konstrukcje nadróbcie, nie? Dzięki, że byliście i bawcie się dobrze, bo zaczynamy dziś weekendzik, moi drodzy, i zaczynamy go bardzo dobrze, jak widzicie. Dzięki, że byliście. Bye!